Cześć. Dzisiaj jestem w lesie iglastym. To się bardzo rzadko zdarza właśnie, że las jest typowo iglasty. Najczęściej jednak widzę wszędzie lasy mieszane. I chyba rozumiecie, dlaczego nie zdradzę wam, gdzie dokładnie jestem. Bo gdybym zdradził, no to oczywiście zdradziłbym swój wielki sekret. A ponieważ jestem osobą niezwykle dyskretną, to nie powiem dokładnie, w jakim lesie jestem. Mogę tylko zdradzić, że by zawężyć trochę obszar ewentualnych poszukiwań tych, którzy szukają lasów obfitujących w grzyby, że znajduje się na terenie kontynentu europejskiego. I no jest to prawdziwa klęska urodzaju, jeżeli chodzi o grzyby i właśnie takie lasy, jakie uwielbiam, czyli w 100% iglaste.